dzisiaj odpakujemy w końcu premierowego już, który miał premierę wczoraj. Stellar Crown! Tak, ten set będzie o tyle ważny, bo deck, którym grałam, dostaje bardzo dużo nowości. Dosłownie nowości. Poluje między innymi na takiego chłopka, co akceleruje energię, no i taki kryształ. Czyli tak, w pudełku wita nas oczywiście Terrapagos, czyli jeden z nowszych Pokémonów. I tutaj już od razu mamy Player's Guide, czyli oczywiście podręcznik, co to zostało wprowadzone nowego, jakie karty można zdobyć. A tutaj mamy znowu Terrapagos się uśmiecha. Klasycznie. No i co tu mamy? Energia. Klasyk. Mamy koszulki z Terrapagosem, bardzo prześliczne. Mamy oczywiście tutaj się... Widać tutaj już się dużo zmieniło, bo do tych szufli, które dostajemy. No, jest od razu prołka i to jest prołka z Noctowlem, który oczywiście ma abilitkę Jewel Seeker, który polega na tym, że jeżeli zagramy go z ręki, jak jest Terra Pokémon, to możemy wyszukać dwóch dowolnych trainerów. Czyli możemy pewne kombinacje supporterów, itemów, tuli tam wyszukiwać, więc to jest bardzo grywalna abilita i na dodatek bardzo grywalna karta i warto tego ETB kupować właśnie dla tego Noctowla. Mamy niebieskie kosteczki, no takie niebieskie, lubię, no nothing special, ale ładne. Oczywiście markery, no nic zazwyczajnego, no i chyba tutaj przechodzimy do ważnej rzeczy, aż 9 boosterów ze Star Crown. Mamy tutaj następujące Pokémony: Cinderace, wspomniany Terrapagos, Galvajual, Love i Lapras. Mam nadzieję, że będzie jakiś akcelerator, bardzo ważny supporter dla mnie. Czyli mamy stalową energię. Wrawrum, Drifloon, który był już na prelisie się. Mamy Klinka, mamy Hohota, który jest bardzo grywalny. Wikabot, oczywiście mniej. Wezul, który polega na tym, że za każdego kofu w dyskardzie, gdzie on ma o jeden atak mniej. Briar, która jest mega grywalna, mam ich mnóstwo. Wulu Reversem, Jirachi Reversem, no i taki Bulk Lucario. Kurwa, czemu to dają? Nie wiem. Zresztą czemu Lucario dostaje chujowe karty tak swoją drogą, więc to jest coś, co jest średnio zadowolona. Wolałabym coś bardziej grywalnego, tak jak mówię, ale Bulk Lucario to jest złoto i diamenty. No, tu mamy energię elektryczną, mamy Panshera, Karniwara, Panwani, Rotom Wiatra, który jest bardzo grywalny. W pierwszej turze możemy go zagrać i wyszukać trzech Pokémonów Corroles do 100 HP. Marowak, Frogger, Koraido, Confi Reversem. Jakie ładne Migtree i dostajemy Zorę. O, widzę, że to leci, bo tu mamy przepięknego Minskery. No powiem tak, poza tym Bulk Lucario to już bardziej cieszy, że tak nazwał. Znaczy, w ogóle ja nie wiem, czemu Lucario nie dostaje ostatnio super dobrych kart. Ostatnia dobra karta to było gdzieś w okolicach Brilliant Starsa. Ognista Energia, Marvel, Raihon, Ponyta, Groupin, Lumineon, Lacy, która jest średnio grywalna, Rapidash, Bufalant, który jest super grywalny w Riversie, Octamberry, który jest w ogóle nie grywalny i coś, co w sumie nigdzie nie będzie gradem, czyli Linklank, czyli gówno. Noż się z jednego boostera sypło. Psychiczna energia, Punch'em. Czaryba, który jest akurat dobry, no jakiegoś Rogue Decka, Celins, Yamask, Reshiram, Swalot, Tomenagu, Pacham Reversem, Morgan Reversem. Ło! I w końcu te... A, już o wilku mowa. Mamy kolejnego Noctowla. To jest rerka, która najbardziej cieszy. Bardzo grywalna, to co wspomniałam wcześniej, więc to akurat super, że się trafiło. Więc wiecie, nie trzeba się cieszyć z super rzadkich dropów. Czasami cieszą mnie też takie po prostu zwykłe. Ładna energia, Lipetin, Bonger,
Lektabas, Lechonk, Toxco, Gravity Gemstone, który jest bardzo ciekawy, bo dopięty do Pokemona może sobie, że by dwóch Pokemonów będzie właśnie o jeden retreatu więcej. Wezuła, Iron Bundle, który jest chujowy. Tu mamy Trigonara, Art Creamy. Wspomnę do tej mleczka. Coś tam ją daje. No, jestem średnio zadowolona z tego. Gdzie jesteś? Mroczna, Imbit, Tauros, Crowable, Confi, Electri, Dual, Pagaro. O, Rhyhorn Reversen, Zora Reversen, no i Krolli, który jest średnim dropem. Tu jest Zębi. To chyba nie chcą mieć dobre dropy, a kurde. Słabizna widzę. Trawiastą, Rabuta, Rotom, Koszarka, Eevee, Riolu, Ewaru, kolejna Braila. Wiecie mi tego. Azuman, Rotom, Koszarka, Ivers, Frogger, Riversem i... Uho! Jest! Terrapagos EX. On teraz może być drogi. Ale to dlatego, że będzie grał w Palki. Bardzo fajny Pokémon, więc to oddaję. W końcu coś, co niesie się, a już na dodatek walne. Pierwszy atak pozwalający właśnie walić za 30 z każdego z naszego bencha oraz właśnie Kron Opal, który nas chroni przed Pokémonami Basic, nie Corolles. Co tu mamy kolejną? Psychiczną energię, Chewel, Wulu, Frinson, Eplin. O, jest ten supporter, o którym wspomniałam. Jest to oczywiście Crispin, którego tak bardzo potrzebowałam, więc jest Gites. Musiałem wydać 200 zł, żeby go zdobyć. Szukamy dwóch energii podstawowych, różnego typu. Jednego no, trzymamy na ręce, a drugą właśnie ataczujemy. Bardzo fajny, grywalny supporter. Tauflame. Kolejny bardzo grywalny Arena Zero Understeps. Jeżeli mamy Tera Pokemona, no to właśnie nasza ławka zwiększa się do 8. Bardzo przypomina to Skyfield. Mamy Slowkinga, który jest całkiem grywany. On ma taki atak, że kopiuje inne ataki Pokemonów, nie Corolles. Mamy tu Narratora i Grysnala. Ja nie wiem, czy niektóre dropy nie oddam. Zwiększę, tak? No, Aspect Magic, jak to się mówi. No to Stalowa. Duarodon. Jolty, który jest bardzo grywalny. Tornanator. Toxcol. Arena Zero Understeps. Spoko. Lumineon. Rabidish. Falcon z Reversem. Klingklang Reversem. No i gówno. No Terrapagos, tylko chyba jest najdroższą kartą z tego setu. Podatek. Jeden booster miodo, ale... Tyle dobrego, że jest Noctowl i ten Terrapagos. To są rzeczy, które mnie najbardziej cieszą. No i te Milkery.